70. jubileuszowy Tour de Pologne był naprawdę wielkim sukcesem. Wystartowaliśmy z ziemi włoskiej do Polski ku pamięci Jana Pawła II. Zaczęliśmy nietypowo, zaczęliśmy dwoma pięknymi etapami, jeden się kończył w Madonna di Campiglio, drugi na Passo Pordoi. Później w Polsce etapy do Rzeszowa, do Katowic, do Zakopanego, Bukowina i piękny finał tutaj w Krakowie, gdzie na podium stanęli wielcy mistrzowie, bo Wiggins, Cancellara, Finney, ludzie, którzy wygrywali Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Olimpijskie. No a my mieliśmy wielką satysfakcję z doskonałej jazdy Polaków. Rafał Majka zajął trzecie miejsce na etapie w Madonna di Campiglia, piąty był w Bukowinie. W klasyfikacji generalnej bardzo wysokie, czwarte miejsce. Walczył pięknie do końca i fantastyczne emocje, które dał kibicom, spowodowały, że tysiące Polaków wyszło na ulicę, kibicowało polskim kolarzom, również Kuzarski, Marczyński, najlepszy góral, najbardziej wszechstronny kolarz. Naprawdę Polacy byli bardzo aktywni i można ten Tour de Pologne zaliczyć do wyścigów, który odniósł wielki sukces.